Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W sumie z łóżka, w sumie odpoczywam sobie po całym dniu. Spotkałam też dzisiaj taką znajomą, której bardzo dawno nie widziałam, kochani, ale mniejsze o to, słuchajcie, nagrywam to właśnie w sumie godzinkę przed pracą, także mam nadzieję, że uda mi się to szybko wstawić, zanim tam pójdę. Natomiast kochani, chcę dzisiaj poruszyć kilka tematów, ale na początku chcę Wam zrobić też taką małą zapowiedź. Słuchajcie, pewnie kojarzycie, jak w 2022 roku, czyli ten rok, co się skończył, prosiłam Was bardzo często o modlitwę za siebie, że były jakieś trudniejsze momenty, że płakałam, że było mi po prostu gorzej. I kochani, ja w tym momencie dziękuję Wam serdecznie wszystkim za modlitwę, natomiast za niedługo, to taka mini zapowiedź, za niedługo nagram specjalnie dla Was taki filmik o tym, co się dokładniej w moim życiu działo i przez jakie, nazwijmy to, swego rodzaju piekło przechodziłam, bo uważam, że każdy z nas w życiu przechodzi takie małe piekło, o którym chciałby opowiedzieć głośno, żeby więcej ludzi o tym usłyszało, także ja Wam o tym opowiem. Czuję, że to już jest ten moment, że mogę o tym mówić, że już mi nic nie grozi pod względem właśnie takich gruźb, jak dostawałam, tylko że chcę Wam dokładniej opowiedzieć, co się wtedy działo i jak wyglądało moje życie, szczególnie podczas tej nowenny pompejańskiej, bo to, co się wtedy działo, to ja uważam, że nawet pani z banku dosłownie nie potrafiła mi w to uwierzyć, ale to, kochani, do tego dojdziemy, to Wam za niedługo opowiem. A teraz chcę Wam opowiedzieć, kochani, o czymś, co mnie bardzo ostatnimi czasy bardziej boli. Mianowicie chcę poruszyć tutaj temat tych influencerów, które działają w mediach. Wiecie, ja na przykład niektórych mężczyzn kojarzę, którzy działają w mediach i tak dalej, ale ja mężczyzn zwykle nie oglądam. Jak już to musiał być, to jest naprawdę taki mężczyzna, którego uważam za wzorzec, którym mogę się kierować. W sensie chodzi mi coś w stylu właśnie Dawid Mysio. To na przykład ja takich influencerów lubię oglądać, którzy się dzielą czymś dobrym, dzięki którym mogę stawać się lepszą osobą. A tak to ogólnie w mediach mało kogo oglądam, ale influencerki kojarzę właśnie z tego, że bardzo często moje widzki się pytają o dane zachowania influencerki, o dane ubiór influencerki, o dane piosenki i tak dalej. Także dzisiaj jako kobieta porozmawiam sobie o kobietach i powiem Wam jedną rzecz. Ja uważam, że w mediach może każdy z nas nagrywać, co sobie chce, jak sobie chce, ile razy chce dziennie i na jaki temat sobie chce. Natomiast kochani, uważam, że wielu influencerów tworzy trendy, to jest oczywiste, wiadomo, to nie, że uważam, tylko że to jest fakt, że wielu influencerów tworzy trendy, czy to właśnie takie stylizacje modowe, czy to jak się malować, czy to jakie paznokcie robić, czy to jak się zachowywać. I ja Wam powiem, że tutaj jest taka jedna wielka kaplica i która sprawia mi ból, mianowicie, bo influencerzy, w sensie influencerki, skupiają się na tym, żeby pokazać ludziom, jakimś młodym, właśnie jakieś takie dobre trendy modowe, ale nie, żeby to były trendy duchowe, które sprowadzą społeczeństwo na dobrą drogę. Ja uważam, że żyję w bardzo takich smutnych czasach i jest mi przykro, bo ja bym chciała się tak cofnąć, przynajmniej o 100 lat, chociaż 100 lat to bardzo kiepsko, bo to 23 to średnio, bo to zaraz po I wojnie światowej było. Natomiast kochani, ja tutaj wychodzę z takiego założenia, że jak moja babcia mi opowiadała, że jak były lata 30, to już wtedy, gdy jakiś mężczyzna przeklnął, czyli użył wulgaryzmu przy kobiecie, to drugi mężczyzna wręcz go jeszcze upomniał, że stary, co ty robisz, weź się tak przestań zachowywać, tu jest kobieta, trochę szacunku. I ja Wam powiem, że teraz mi tego brakuje, tylko że teraz uważam, że my żyjemy w takich czasach, że kobiety same się nie szanują i same używają wulgaryzmów, używają bardzo złych słów właśnie. Ja Wam powiem, ja jestem taka, że uważam, że nie tylko strojem żyje człowiek, nie tylko to, co nosi na sobie, oznacza, czy jest dobrą osobą, czy jest ładną, czy jest piękną, czy brzydką, bo niektórzy uważają siebie za brzydki, co jest bardzo dla mnie bardzo przykre, bo uważam, że każdy jest piękny. Ale wracając, i nie tylko jakby styl wyraża nas, ale i to, jak my się zachowujemy względem innych, względem tłumu, względem swoich widzów i tak dalej. I jak ja widzę, jak niejedna influencerka, właśnie taka piękna, ładna dziewczyna, nagle tutaj gdzieś na live'ie, czy to właśnie w filmie, zaczyna używać wulgaryzmów, to dla mnie jest to bardzo przykre, bo te kobiety jakby zapominają o tym, że one mają być delikatne, że nie tylko ładnie się ubierać, ale i być delikatne w słowach, jak i w czynach. Natomiast ubiór też bardzo wiele mówi o danej osobie, czy na przykład dana osoba siebie szanuje, czy nie. Jest mi bardzo przykro, widząc teraz to, jak te młode dziewczyny, influencerki, takie przed 30, czy po 30, czy jakiekolwiek, uważają, że jeśli ubiorą skąpą sukienkę, to to oznacza kobiecość. A dla mnie kobiecość oznacza, że ja mam wszystko zakryte, mam szpilki do tego założone, ale jest wszystko zakryte i wygląda to z elegancją. Na przykład ostatnio usłyszałam
komplement od takiej właśnie dziewczyny, tutaj w sumie to mojej widzki, że bardzo lubi mój styl ubierania, bo ja ubieram sukienki, ale gdzie nie widać ani piersi, ani tyłka i wszystko jest zakryte, że nawet nie noszę takich szpilek na wysokiej platformie, tylko że po prostu noszę takie szpilki dopasowane ładnie do jakiejś sukienki, czy do właśnie do jakichś spodni i to wygląda elegancko, a nie tak, że wygląda to wulgarnie. Także ja bym chciała, żeby te influencerki też dawały taki dobry styl życia, taki sprowadzały młode kobiety na dobrą drogę taką do, czy to do zbawienia, czy to po prostu do zwykłego traktowania drugiej osoby dobrze. A ja ostatnio widziałam taki komentarz bardzo znanej TikTokerki, która napisała, że ona nie wyraża swoich opinii na dany temat, że nie wyraża tego, co jest dobre, a co złe, że ona nie będzie rozdzielać, bo uwaga, ona nie chce sobie zrobić wrogów i nie chce jakby stracić współpracy. I to już oznacza, że takie osoby, te medialne, one bardziej idą za sławą, za pieniędzmi, a nie za tym, żeby ludzi sprowadzić na dobrą drogę, bo ja widzę, jak ja mam ściepy, po prostu wiecie, ja nie zarabiam wiele pieniędzy w internecie, to są dosłownie marne grosze, to wiecie co, to nawet nie jest połowa najniższej krajowej, także to w ogóle to jest marność. Ja gdybym nie pracowała dodatkowo, to ja bym tutaj w internecie dosłownie nic nie zarobiła. Także wiecie, na przykład wiecie, inne influencerki zarabiają dużo i tak dalej, ale ja widzę, jak mnie to kosztuje dużo, bo ja na przykład staram się działać dla innych, staram się im coś dobrego tutaj przekazać, czy to właśnie, żeby poszli dobrą drogą, żeby nie szli tą drogą właśnie do zagubienia, do tego piekła, do takiego wyuzdania w strojach, bo ja uważam, że jestem odpowiedzialna za to, co ja mówię i co ja właśnie ubieram na siebie, bo ja daję przykład młodym osobom, które ja wiem, że one w pewien sposób mnie uwielbiają i które chciałyby mnie poznać bliżej. Jednak widzę świadectwa osób, które do mnie piszą, że na przykład kiedyś mnie nie lubiły, ale zaczęły mnie bardziej słuchać i teraz zauważyły, że w sumie miałam rację i się cieszą, że działam w mediach i tak dalej. Zauważyłam też, że bardzo dużo ludzi właśnie szuka czegoś takiego, szuka takiego swojego influencera bezpiecznego, którego może oglądać, który jest dobry dla społeczeństwa, który nikogo nie ocenia. Także ja się bardzo cieszę, że ludzie zostają przy mnie. Oni mi piszą tak piękne świadectwo, na przykład, że dzięki mnie też pomogli, znaczy mogli się nawrócić, że zbliżyłam ich do Boga. To jest coś pięknego, to jest lepsze niż wszystkie pieniądze. Dlatego jest mi przykro, bo wiecie co, ja wychodzę z jednego założenia ostatnimi czasy. To, jakich kto ogląda influencerów, takimi ludźmi się te osoby, które ich oglądają, stają. Także ja na przykład zauważyłam to ostatnio po swoich znajomych, które żyją totalnie przeciwnie do mnie. I nagle zobaczyłam ich Instagrama i kogo one, jakich oni influencerów oglądają. I ja byłam w szoku, że oni obserwują, komentują i lajkują ludzi, którzy dają taki zły, taki wyuzdany styl życia. Te osoby na przykład w mediach mówią o tym, z kim spały, z kim nie spały. I ja zauważyłam, że te osoby też tak żyją. Wiecie, mnie to bardzo rani, bo to są mi bardzo bliskie osoby z mojej przeszłości. Kiedyś przynajmniej te osoby były bardzo bliskie. I ja wam powiem, rani mnie to, bo zauważyłam, że duża część społeczeństwa tak ma, że jak kogoś oglądają, tak później sami się tacy stają, bo ja zawsze powtarzam, tak jak właśnie Dawid myślał, że nasza podświadomość nigdy nie śpi. To, co my widzimy, to nasz nasz mózg to łaknie. Nawet jak się my myślimy, a to jest zwykły serial i tak dalej, to jest zwykła gwiazda, co pomacha piersiami przed kamerą, to nigdy nie zostaje. Ja nawet jako kobieta czuję się czasami kuszona przez te wszystkie influencerki, które pokazują to i owo, tam wiecie, no wszystkie to swoje atrybuty. I często to są też takie atrybuty wymuszone właśnie poprzez operacje plastyczne. I teraz zauważcie jedno, jak przychodzi taka gwiazda do mediów, mówi, że a, jest ładna i tak dalej, dziękuję wszystkim za komplementy, a mówi o akceptacji do samej siebie, mówi, że należy siebie kochać, że należy akceptować swoje ciało, wszystkie swoje kompleksy, a nagle mija 2 miesiące i taka osoba idzie na powiększanie piersi i jakieś powiększenie sobie ust i tak dalej. I jak te młode osoby mają się później czuć, te młode dziewczynki, które nie mają takich pieniędzy, na przykład na operację piersi, nie mają na przykład pozwolenia, na przykład załóżmy od rodziców na szczyknięcie sobie tutaj jakiegoś botoksu czy tak dalej, jakiegoś kwasu. No kochani, jest to bardzo przykre, bo ja uważam, że influencerki powinny wskazywać drogę do naturalności, do takiego piękna, do delikatności i bardzo mnie to boli, jako młodą kobietę, boli mnie to. No i to jest taki jeden temat. Drugi temat, który bym chciała wam, kochani, powiedzieć, to sytuacja właśnie z ostatniego pobytu mojego w Tychach. Byłam tam, kochani, na Paprocanach, to jest takie jezioro, tam byliśmy tam z chłopakiem. I teraz tak, mówiąc szybko, takie story time,
Przechodziliśmy w pewnym momencie z chłopakiem obok grupki osób, które siedziały pod taką altaną, no tam obok tego właśnie stawu. One tam siedziały i niektóre osoby tam właśnie miały jakieś flaszki, wiecie, z procentami, takie jakieś po piwie i tak dalej. I nagle w pewnym momencie my przeszliśmy, może tak z 20-30 metrów dalej i nagle ktoś krzyknął, oczywiście to jest wulgarność, ja tego nie zacytuję dosłownie, w każdym razie wyglądało to, że ktoś krzyknął: o, Najka, wiesz ty co, Najka, je, cię pies. Je, cię pies. Czyli dosłownie innym mówiąc, innym słowem, że ruchał cię pies. I wiecie, i na oni się tam zaczęli śmiać. A mój facet bez zastanowienia, jestem tutaj bardzo wdzięczna mojemu mężczyźnie, bo ja pamiętam, jak kiedyś spotykałam się z niejednym, co by mi powiedział: a dajmy spokój i tak dalej. A mój mężczyzna po prostu jak szedł, tak nagle zawrócił i powiedział, że on sobie na to nie pozwoli. Podszedł do nich, zwyczajnie zapytał: słuchajcie, kto to powiedział? Kto to powiedział mojej dziewczynie? A wszyscy głowy w dół. Ich tam było 6 czy 7. Były dwie dziewczyny, no a reszta była chłopaków. No wiecie, ci faceci nie wyglądali na takich 16-latków. Oni już mieli brody, takie mocne zarosty i tak dalej. No ja bym im dała co najmniej, nie jednemu bym tam dała z 25, 26. No, była też taka młodsza dziewczyna, no może by miała z 20. W każdym razie bardzo to przykre, że nagle wszyscy ci hejterzy, którzy tam tak mądrzy w słowach, którzy umieją mnie obrażać i wyzywać w internecie, nagle na żywo, gdy ktoś coś takiego krzyknie, to nagle nikt za nikogo nie odpowiada, wszyscy łeb w dół i nikt mu nie odpowiedział na to, kto to powiedział, nie? Ja podeszłam później do tego mojego mężczyzny i tak właśnie tylko na nich spojrzałam, ale oni nawet nie mieli odwagi na mnie spojrzeć. Także to jest bardzo przykre, że w internecie ludzie tak potrafią gnoić i tak dalej, a tutaj przy tej okazji właśnie pragnęłabym powiedzieć, że to naprawdę jest godne podziwu, że mój mężczyzna się tego nie bał, że nie bał się, że dostanie w mordę na przykład, tylko że po prostu stanął w obronie swojej kobiety, czyli mnie. Bo ja pamiętam właśnie, jak spotykałam się kiedyś z takim jednym mężczyzną. Wiecie, co mi taki jeden facet powiedział? Wiesz ty co, ty byś tego hejtu nie miała, jakbyś wyszła z internetu. Wyjdź z internetu, a nikt cię nie będzie musiał bronić. Bo to jest takie, uwaga, uwaga, przyzwalanie na to, żeby przestępcy czynili swoje właśnie przestępstwa i czyny zabronione, jeśli my tak będziemy mówić. Bo kochani, widzicie, jak na przykład czasami jest moment, że kobieta zostaje zgwałcona i co ludzie mówią? A, sama sobie na to zasłużyła. A nie jedna kobieta, wiecie, szanuje swoje ciało i taka kobieta by w życiu nie chciała z nikim współżyć i tak dalej, nie ubiera się właśnie źle i tak dalej. A ludzie i tak powiedzą: a, sama sobie na to zasłużyłaś. No kochani, nie możemy przyzwalać na to, żeby inni ludzie krzywdzili innych i będziemy mówić: a, dobra, wiesz co, ty nie bądź taki, jaki jesteś, nie działaj w mediach, nie ubieraj się tak, wiesz ty co, nie mów tego, co mówisz, Najka, to będzie święty spokój. To jest przyzwalanie na to, żeby przestępcy działali. I ja zauważyłam, że tutaj od razu kojarzy mi się właśnie przypadek śmierci właśnie Mateusza, kurczę, jak on się nazywał, jejku, znowu zapomniałam, tego, co walczył na Hajlik. W każdym razie wy wiecie, o kogo chodzi, bo ja to wtedy komentowałam. I właśnie ten przypadek, jak go wszyscy gnoili, jak on żył i nagle nikt nie stanął w jego obronie. Ja pamiętam, jak stanęłam u siebie na live'ie w jego obronie i powiedziałam, że byłam na Hajlik 5 i widziałam, co się tam dzieje, jak go wyzywają. To mnie ludzie zjedli. Jak ty możesz bronić kogoś takiego jak on? Jego się nie broni i tak dalej. Nagle umarł i nagle wszyscy mówili: szkoda, że go tak obrażaliśmy. No, mogliśmy go nie obrażać i tak dalej. To było złe. Nagle ludzie po śmierci się właśnie zauważają, co zrobili złego. To jest bardzo przykre, bo tak powinno być za życia. Za życia powinniśmy kogoś szanować. I na koniec jeszcze powiem, kochani, ostatnia kwestia tego majora. Ja wam powiem tyle. Ja go kojarzę właśnie z tego wszystkiego, co on tam wyczyniał, że on był uzależniony od alkoholu. Ja wam powiem tyle. Jest mi po prostu go szkoda, bo nie mnie oceniać, jak on żył i tak dalej. Nie mnie oceniać, czemu był uzależniony i tak dalej, bo on mógł przeżyć coś, czego ja nie przeżyłam. Mógł znaleźć się w złym towarzystwie. Ja wiem, że on tam coś tam jeszcze jarał i tak dalej, że nie pić, ale jeszcze coś tam robił innego. Mniejsze o to. W każdym razie jest mi go szkoda, kochani. I ja wam powiem, uważam, że gdyby on trafił na dobrych ludzi, którzy by mu pomogli, nie że finansowo, tylko tak mentalnie, to z niego by był naprawdę kawał dobrego faceta. I tyle. Szkoda mi go. W każdym razie ja się też za niego pomodlę, bo on potrzebuje modlitwy. A wam życzę już cudownego dnia czy wieczoru. Fajnie, że jesteście. Papatki.